these flowers are so pretty. Anyway, welcome back to The Witcher 3. Well, we've finished up to a rather sad end here in Crookback Bog, and it's time to go back to the Baron and collect our reward. Now, I'm doing something different this episode. Something about this game has majorly changed. Everything is different. It's gonna take you a little while to figure out exactly what, but trust me. When it hits, you'll go, oh. So it's pretty far away to get back to the Baron, so let's go ahead and fast travel. Wait, was there money just stuffed inside of this log? Huh. Okay. God, I bet you're really wondering what's different, aren't you? You have no idea what's changed. You have no idea. No idea. You'll know soon enough. Probably when I run past the villagers. Yes, indeed. I agree. Dobra, dawaj monetę. Reszkę obsiądziemy z górna stajnie. Okay, so if you haven't noticed, I switched the language of the game to Polish. Because I'm really curious, especially what Geralt sounds like in Polish. I really want to know what his Polish voice actor sounds like. Oh! Somebody's hanging. Who is... Co tu się stało? Nie widzisz? Powiesił się. He killed himself. You know, that actually doesn't surprise me. I mean, really, after everything that happened, what the hell does he have to live for? His wife is dead, his daughter never wants to see him again. His daughter that was to be, died, turned into a monster. Sam, czemu pomogliście? A co ty, kurwa, masz mnie za mordercę? Był jaki był, ale go szanowałem. Kiedy muszę wybierać między mniejszym i większym złem, wolę nie wybierać wcale. Ale czasami stawka jest zbyt wysoka. Czasem trzeba wybrać większe zło, żeby uczynić małe dobro. Nie wiedziałem, że uratowanie sierot z wioski na moczarach doprowadzi do śmierci Anny. Nie przypuszczałem, że baron zostawi ciało żony i powiesi się na konopnym sznurze. Czasami trzeba podjąć decyzję i nie oglądać się wstecz. Stracił wszystko, na czym mu zależało. To i nie dziwne, że mu się odechciało żyć. Nie wyglądacie na specjalnie zmartwionych. Ty i twoi ludzie. A co? Mamy siedzieć i płakać? Baron był dobrym żołnierzem. Ale jak osiadł na Wrońcach, zrobił się miękki. Teraz zaprowadzimy tu nowe porządki. Wyobrażam sobie. Made him soft? What exactly about the Bloody Baron was soft? If this guy thinks the Bloody Baron was soft, then I do not want to see what it's gonna be like now. Not if he's taken over. A sad end to an even sadder tale. Coś mnie
I hated the Bloody Baron. I mean, I really did hate him, but I didn't want him to kill himself. It seems like the Polish Geralt doesn't sound quite as, like, monotone. It's kind of hard to tell, but yeah, he doesn't sound as monotone, because the English Geralt is pretty monotone. Like, he's pretty flat. Kind of just gruff and flat, and, you know, for the most part, really, he's very emotionless. But the Polish one sounds like he has more emotion and more dynamicness to his voice. It's still too early to tell which one I like more, though. Also, by the way, I've realized that I have not heard people speak Polish very much. You know, some languages I'm better at telling them from others. Just because I've heard them more, but Polish, I feel like I've barely ever heard it spoken, and honestly, for some reason to me, it sounds like Russian. Like, my brain just says Russian when I hear it, but I know it's Polish. How different is Polish from Russian? Like, I don't know if there's any sort of a language connection at all, or if they're completely different. I have no idea. No idea. Alright, well, I think we're done with the main quests around here. Hold on, where's Novigrad? Novigrad is up there. I'm in Velen. Okay. Yeah, let's try to stick with quests that are within here. So, I think the next one to do is probably visit Kira Metz. And of course, she wants me to have sex with her. But I'm not going to, but I think she's going to give me the spirit lamp. Or whatever that special lamp is, and hopefully I can use that to go back to the island where Alexander was. So, let's go do that. 500 steps away. Let's see, where is that? Oh, that's not too far at all. Let's go. Every episode for The Witcher 3, I should just switch the language. Like, next it's Japanese, and then I'll do Chinese, and then German, and then French, and then Spanish. Like, I wanna... Oh man, you know what? I bet on YouTube there's gotta be a compilation video of, like, all the different Witchers. Like, all the different Geralts, all the different languages. So you get to, like, just hear what he sounds like in all sorts of different languages. What the voice actor sounds like. That'd be really cool. Bandits. This will not do. Ew. And I'm stuck in a tree. Cool. Wow, he blocked it. Fighting on horseback is not fun. It just kind of makes me sick. Going in circles like that. Ugh. What? What just happened? Note to self. If you get off your horse fast enough, you can swim in the air. Noted. Oh my god, tons of bunnies again. I'm sure they all like to hump. Kira likes her humping bunnies. Hello? I feel like I'm gonna barge in and she's just gonna be like, you know, showering. It's like, oh no, you caught me when I was having a shower. I'm so disturbed that you saw me naked. I totally planned for you to see me naked and I knew you were coming. You know, if she wants to be a tease, I'm gonna be a tease too.
I'm gonna put on my sexy pants that I've been holding for a long, long time. I accidentally sold my sexy pants. I'll have to buy new sexy pants. Well, you know what's better than sexy pants? No pants. Hey, Kira, how's it going? Po co mu były te szczury? Przeklęte zgodniki, lepiej byłoby to łopatą roznieść na miazgę, albo wytruć, a nie. Widziałeś, co potem z nimi robił? Who are you talking to? Keira, co ty tu robisz? Geralt, ale mnie wystraszyłeś. Ale nie! Czarownik mówi, przynieś mi szczurów, ino zdrowe mają być. Nie kocuj z gardła wyłuckane. To ten kaganek, który zebrałaś z kryjówki elfa? O co chodzi z tymi szczurami? Nic ważnego, potem ci wyjaśnię. A teraz powiedz, co ci do mnie sprowadza? A lot of questions. Masz jakieś wieści o czarodziejkach z loży? Nie. W tych czasach bezpieczniej nie wiedzieć zbyt wiele o sobie nawzajem. Nawet nie próbowałaś się z nimi skontaktować? Kilka razy miałam ochotę, ale przecież nie mam pewności, kto się odezwie, ani kto będzie słuchał. Chyba zdajesz sobie sprawę, że muszę o to zapytać. Co tutaj robisz? Niech pomyślę. Zażywam świeżego powietrza, podziwiam malownicze plenery. Może podtrzymuję odwieczny sojusz miasta i wsi? Nie. Ja się tu ukrywam, Geralt. Ślepy jesteś? Nie widzisz, co się dzieje na świecie? Masz na myśli prześladowania czarodziejów? Tak, mam na myśli nową pasję Radowida. Wyrżnąć wszystkich, którzy parają się magią. Nie słyszałeś o łowcach czarownic? Mordercy przemierzają północ wzdłuż i wszerz. Palą księgi, wieszają wróżbitów, katują zielarki. Wróćmy do tematu. The more I hear the language, the less it sounds like Russian. I really just have heard, like, almost no Polish whatsoever. I'm so unfamiliar with it. Po co ci ten kaganek? No przecież widziałeś. Umożliwia komunikowanie się z zagubionymi duszami. Nie wiedziałem, że interesuje cię ten rodzaj magii. Nie ma w tym nic złego. A dlaczego elf obiecał ci kaganek? To była wymiana. Potrzebował silnej magii, a wyczuł, że nie jestem zwykłą zaklinaczką kurzajek. Przyrządziłam mu miksturę opóźniającą degenerację tkanki nerwowej. Ten lek może na przykład powstrzymywać utratę pamięci. Komu chciał to zaaplikować? Nie powiedział. O co chciałaś mnie prosić? Chodzi o przeklętą wyspę na jeziorze Morzycko. Musiałeś o niej słyszeć. The Cursed Isle. Wieśniacy ciągle gadają o upiorach, które ją nawiedzają. Podobno nikt stamtąd żywy nie wraca. Mnie się jakoś udało. Byłem na wyspie i rzeczywiście wyczułem tam coś bardzo dziwnego. Co to za klątwa? Właśnie nie wiem. Muszę ją zdjąć, a nie udało mi się nawet dotrzeć do jej źródła. Ale chyba czegoś się dowiedziałaś. Wiem, że klątwa łączy się jakoś z wieżą, w której po najeździe Nilfgaardu zamieszkał Wszerad, możnowładca tych ziem. We wsi mówią, że zdesperowani chłopi popłynęli na kłomnicę prosić o jedzenie i doszło tam do jakiejś rzezi. Pomożesz mi zdjąć tę klątwę? Wiem, że jesteś w tym dobry. Możnowładca kazał wymordować chłopów, którzy przypłynęli na wyspę? We wsi mówią, że ich otruł. Sympatyczny jegomość. Nie znałam go, ale z tego, co mówił czarodziej z wyspy, nie wynikało, że Wszerad był aż takim okrutnikiem. Mieszkał tam jakiś czarodziej? Znałaś go? Co się z nim stało? Tak, byliśmy przyjaciółmi. On też zginął podczas tej masakry. Prawie nikt nie ocalał. Dziwne, że ci, którym udało się uciec z wyspy, pomarli później w mękach. Ale to nie wyglądało na działanie trucizny. Those that left suffered agonizing deaths, probably from the plague research. Czemu ci na tym aż tak zależy?
Nie mnie zależy, tylko wiśniakom. Wyspę odczarujcie, pani. Wyście taka wielka czarownica. Nie dają mi spokoju. No i? Miałem wrażenie, że niespecjalnie liczysz się z miejscowymi. Taka wielka czarownica. Jeśli nie zdejmę klątwy z wyspy, mogą uznać, że nie aż taka wielka, żeby ryzykować i kryć ją przed łowcami czarownic. Czyli chodzi o to, co chłopi o tobie myślą? Obchodzi cię to? Chodzi o to, że... Słuchaj, nie po to zaszyłam się na tym odludziu, żeby dać się głupio złapać przez jakiegoś chama z żałobą za paznokciami. Pomogę ci. Wiedziałam, że ta sprawa cię zainteresuje. Oczywiście będziesz musiał popłynąć na kłomnicę. Od czego mam zacząć? Trzeba nawiązać kontakt z duchami, które błąkają się po wyspie. Mogą wiedzieć coś, co pomoże nam dotrzeć do źródła klątwy. Myślisz, że okażą się aż tak rozmowne? Tak, jeśli weźmiesz ze sobą mój magiczny kaganek. Będziesz mógł go potem zatrzymać. Przekonasz się, że jest bardzo użyteczny. Jak działa ten kaganek? Potrzeba jakichś szczególnych magicznych zdolności, żeby go użyć? Nie, wystarczy postawić kaganek w miejscu, gdzie leżą kości i słuchać szepty. Tylko nie zawsze jest to przyjemne doświadczenie. Wyobrażam sobie. Opowiem ci potem wszystko, pomijając drastyczne szczegóły. Nie będziesz musiał mi nic opowiadać. Dam ci ksenoglos, dzięki któremu będziemy mogli się kontaktować na odległość. Walkie-talkie. Opowiesz mi, co widzisz, a ja będę mogła cię poinstruować, co robić dalej i czego szukać. Xenovox. That's such a cool name. Skąd masz ten ksenoglos? Znalazłam go w kopalni razem z kagankiem. Najpierw myślałam, że to jakaś część kaganka i dopiero później zorientowałam się, co mi wpadło w ręce. Czyli należał do tego elfiego czarodzieja. Tak, nawet nie wiedziałam, że elfy też ich używają. Nigdy nie słyszałem o ksenoglosach. Działają tak samo jak megaskop, ale są o wiele bardziej poręczne. Myśl o tym po prostu jak o magicznym, gadającym pudełku. Trudno jest je skonstruować? Bardzo trudno. Dlatego są takie rzadkie. Ja na pewno nie umiałabym czegoś takiego zrobić. Czyli nie ma szans, żeby ksenoglozy upowszechniły się wśród czarodziejów? Najmniejszych. Czy jest coś jeszcze, o czym powinienem wiedzieć, zanim się tam wybiorę? Nie, to wszystko. Idź już, bo jestem ciekawa, co odkryjesz na kłomnicy. Tylko koniecznie wróć do mnie potem. I Geralt? Dziękuję. You have a new quest item. Thank you. Wow, she actually didn't ask me to have sex with her. I am really amazed. Tower full of mice. Indeed. Alright, let's go back there, and this time, let's find out what really happened. And no, I'm not putting my armor back on. Nope. Look, they're running away from me. They're scared of me. Because I don't have any shirt on. Should probably look at where I'm actually going, huh? Okay. There, there, there. Oh, we can actually just go to this boat right here and just sail the rest of the way. Cool. Don't mind the dead body. You know, I seriously do want to change the language to, like, Japanese or something, just to hear another Geralt. But the problem is, every time I do that, I think it actually... Okay, so every time you switch the language, you have to do it in Steam. You have to, like, right-click on the game, go to properties, and change your preferred language. And once you do that, it downloads all the voice acting for the language that you've selected. So the game, by default, doesn't come with all the languages, because if it did come with all the languages in audio form, it'd be way too big. So every time you switch it, it downloads the audio pack for that language. And the one I downloaded... Geralt, słyszysz mnie? Jak ci idzie? Dopływam do brzegu. To świetnie, odezwę się niedługo. Czekaj, czy ja mogę cię wywołać przez ksenoglos, czy to działa tylko w jedną stronę? Tylko w jedną.
Będziesz musiał zdać się na moją kobiecą intuicję. Na co? Kobiecą intuicję! Świetnie. So when I downloaded the Polish language pack, it was about 2 gigabytes. But the thing is, it didn't delete the English language pack. It just added the Polish one in addition to it. So I think every time you switch the language, it's going to add 2 gigs to the install size of the game. So I don't really want to just go add every other language, because this game's on my SSD, and there's not a lot of free room on my SSD. Co? Nie rozumiem. No tak, już się popsuło. Krótko trzymają te zaklęcia. Co? Są jakieś zakłócenia. Musisz być bardzo ostrożny. What's down here? Also, I think I leveled up at some point and forgot to spend my skill point. I've got that feeling. Yep, 1 point. I knew it. Alright, let's put the last point into oil preparation. Max that out. And I want to know what's down here, even though it's not part of the quest. Ooh. How does it compare to what I was wearing before? Eh. No, it's worse, and it's medium armor too, so nah. Lame. Looks like that's it. I really wish I didn't get rid of my sexy pants, my rockstar pants. Look, Kira said I was supposed to build a rapport with the spirits, right? What better way to do that than wear no clothes whatsoever? I mean, a spirit can't find you much of a threat when you're in your tighty-whities, right? It's a paskudo. Alright, I better kill these, actually. I'm trying to remember what a ghoul is. Is it a necrophage as well? Yeah, it is. Okay. Take some Thunderbolt, too. We know where to go. Spróbuję użyć kaganka od Kairy. Here we go. Gdzie szlachcic? A tu leży sobie cichutko z bem rozwalonym jak przegbiła dynia. We własnej krwi i gównie się tapla. Zupełnie jak chłopa, niewielkie panisko. Za szybko go zabili, za lekką mu śmierć. To jeszcze nie koniec. Są jeszcze jego synowie. Jest córka. Idziemy na szczyt wieży. This lamp is really spooky. That ghostly green glow. I think there was something down here. Yes. Czego to bogaci nie wymyślą? Patrz, szczury w klatkach trzymają jak króliki. Mu
Może by je wypuścić, bo jak tu zostaną, to z głodu zdechną. A nie lepiej podpalić, żeby się wytraciły szczurzyska zawszone. Jeszcze przepłyną do wioski i szkody narobią. Jak ci szczury przepłyną? Oj, nie bój się, szczury to cwańsze są od ciebie. One jakieś niemrawe, parchate czy co? Uch, jak cuchną. Oh, you can actually see a bunch of really old, dead rats on the ground. I never noticed that before. Roi się tu od szczurów. Żywych jest prawie tyle samo, co martwych. Myślę, że z głodu jedzą... Geralt, przestań! Nie musisz mi o tym tak dokładnie opowiadać. Nie zaczynaj znowu, Anabel. Zajmij ty się lepiej wyszywaniem, a nie susz mi głowy o durnych chłopów. Zawrócił ci w głowie ten prostak i teraz ci się zdaje, że oni wszyscy tacy dworni jak Graham. Panie, chłopi wdarli się do wieży! Nie zaczynaj znowu, Anabel. Zajmij ty się lepiej wyszywaniem, a nie susz mi głowy o durnych chłopów. Zawrócił ci w głowie ten prostak i teraz ci się zdaje, że oni wszyscy tacy dworni jak Graham. Oh, that was weird. It's like it started to loop for a second. Nie zaczynaj znowu, Anabel. Zajmij ty się lepiej wyżywaniem, a nie susz mi głowy o durnych chłopów. Can you play it as many times as you want? Zawrócił ci w głowie ten prostak i teraz ci się zdaje, że oni wszyscy tacy dworni jak Graham. Panie, chłopi wdarli się do wieży! Oh, there we go. I guess turning around was a bad idea. Umarlakom już się przecie nie przyda. A zdziw, że to wszystko jeszcze tu leży. Tyle czasu po śmierci pana. Kto tu? Odezwij się. Jest tu kto? Kim jesteś? Dotarłeś już do laboratorium na szczycie wieży? Tak. Przeszukaj je dokładnie. Dlaczego mnie opuściłeś? Mówiłeś przecież, że mnie kochasz. Tak mi zimno. Dlaczego nikt po mnie nie przychodzi? Nie mogę stąd wyjść. Kim jesteś? Ty też chcesz mnie skrzywdzić? Nie musisz się mnie obawiać. Chcę odczynić klątwę, która ciąży na wyspie. A ty kim jesteś? Inne duchy mnie nie widziały. Ja jestem wyjątkowa. Zawsze byłam. Córka dziedzica, najpiękniejsza. Wszystkie te ziemie, jak okiem sięgnąć, należały do nas.
Musieliśmy się schować w wieży czarodzieja, żeby przeczekać wojnę i trudne czasy. Ale to nie miało być na zawsze! Kim był czarodziej, który tu mieszkał? Miał na imię Aleksander. Nie znałam go dobrze. Cały czas siedział w tej wieży. Wiesz, on też nie żyje. Wszyscy umarli! Całe stosy trupów! I tak jestem tu sama! Całkiem sama! Wszyscy mnie opuścili, nawet ten, który obiecał mi wieczną miłość! I ty też mnie zostawisz! Jeśli uda mi się zdjąć klątwę, będziesz mogła stąd odejść. Opowiedz mi, co wydarzyło się w wieży. To prawda, że chłopi przypłynęli tu prosić o jedzenie? Nie, oni chcieli kraść i zabijać. Myśleli, że my tu opływamy w bogactwa i śmiejemy się z ich niedoli. A przecież my też mieliśmy mało jedzenia. Za mało, żeby się podzielić. Wymordowali wszystkich. Słyszałam, jak mój ojciec krzyczy, ale czarodziej kazał mi nie wychodzić z ukrycia, nikomu nie otwierać. Dał mi eliksir, miałam go wypić, gdyby mnie znaleźli. Powiedział, że wszystko będzie dobrze. Co to był za eliksir? Pamiętasz, jak pachniał, jak wyglądał? Pamiętam tylko, że bałam się go wypić. Nie ufałaś czarodziejowi? We wsi mówili, że zajmował się chorobami, ale nie leczył ich, tylko wywoływał. Podobno wabił do wieży szczury i zarażał je katrioną. To pewnie były tylko plotki, ale ja się bałam, tak potwornie się bałam. I wtedy usłyszałam głos mojego ukochanego Grahama. Wołał mnie. Otworzyłam mu, ale zanim weszli inni, rzucili się na mnie i... Skrzywdzili cię? Zaczęli szarpać na mnie suknię, trzymali za ręce. Udało mi się wyrwać i wypić eliksir, a potem... Nie pamiętam. Tak umarłaś. To była trucizna. Nie, obudziłam się. Było pusto i ciemno. Wszędzie biegały szczury, całe dziesiątki, setki. A ja nie mogłam się ruszyć. To był eliksir nasenny i nie przestał jeszcze działać. Byłaś sparaliżowana. Były wszędzie. Oblazły mnie jak robactwo. Twarz, ręce. Czułam, jak rozrywają mi skórę, wpełzają do brzucha. Rozszarpywały mnie na strzępy, a ja nawet nie mogłam krzyczeć. She was killed by the rats? Czy nie dość wycierpiałam? Dlaczego nie mogę stąd odejść? Możesz się kontaktować z innymi upiorami na wyspie? Nie, jestem tu całkiem sama. Inne duchy uciekają przede mną. Nie wiem czemu. Ty się mnie nie boisz, prawda? Nie. Często mam do czynienia z duchami. Chociaż muszę przyznać, że ty jesteś inna. Nie byłaś ostatnią osobą, która umarła na tej wyspie. Znalazłem w wieży świeże zwłoki. Tu jest niebezpiecznie. Nikt nie powinien przypływać na tę wyspę. Ja też chcę stąd odejść! Wygląda na to, że tego człowieka zaatakował jakiś potwór. Całkiem niedawno. Co jeszcze mieszka w tej wieży? Nie wiem. Tu jest pełno upiorów. Słyszę, jak szepczą po nocach. Nie chodzi mi o duchy, tylko o potwora, który tu grasuje. Musiałaś się zorientować. Nie wiem! Nic nie wiem! Czemu wypytujesz o takie rzeczy? Miałeś mnie uratować, a nie dręczyć! Jak mogę ci pomóc? Więzi mnie klątwa zrodzona z nienawiści. Przełamać może ją tylko moc miłości, ale kto mógłby pokochać upiora? A twój ukochany, o którym mówiłaś, czy on też nie żyje? Graham? Nie, on żyje. Wiedziałabym, gdyby umarł, ale on mnie porzucił i uciekł. Zostawił mnie tu samą. Może gdybyś mu wybaczyła, klątwa straciłaby moc. Myślę, że wtedy cała wyspa zostałaby oczyszczona. Maybe I need to go find Graham. Bring him here. Kim jest twój ukochany? To syn jakiegoś szlachcica? Nie, jest ubogim rybakiem.
To dlatego mój ojciec nie chciał się zgodzić, żebyśmy byli razem. Tak bardzo za nim tęsknię. Nocą podchodzę do brzegu wyspy i patrzę w kierunku wioski. Czy on jeszcze o mnie pamięta? Na początku mówiłaś, że nie możesz wyjść z wieży. Tak mówiłam? Musiało ci się wydawać. Nie wydawało mi się. Ja sama już nie wiem. To wszystko jest jak koszmarny sen. Sądzę, że klątwa zogniskowana jest na tobie. Masz o wiele silniejszą aurę niż inne duchy na wyspie. Mój medalion drga od samego początku naszej rozmowy. Nie wiem, o czym mówisz, ale ty pewnie znasz się na tym. Myślę, że masz rację. Czuję, że mój los jest związany z wyspą. Może dlatego, że byłam dziedziczką tych ziem. Klątwa może opierać się na więzi krwi z ziemią. W takim razie, aby uwolnić wyspę, wystarczy, że pojednasz się z Grahamem. Ja kochałam go i jestem gotowa mu wybaczyć, ale chcę się przekonać, że żałuję tego, co zrobił. Zanieś mu moje kości, niech mnie pochowa. To będzie nasze pożegnanie. Porozmawiasz z nim? Zrobisz to dla mnie? Seems like she kind of lied to me, or at least misled me about being able to leave the tower. But I mean, we are talking about a cursed spirit here, so expecting them to be, you know, not confused at all is maybe unreasonable, so maybe it wasn't a lie. Let me look around first. Mam nadzieję, że będę mógł ci pomóc, ale na razie muszę się jeszcze tutaj rozejrzeć. Co chcesz tu oglądać? W tej wieży są tylko kości i szczury. Nie zostawiaj mnie z nimi! Wrócę po ciebie na pewno. Dobrze. Ale nie każ mi czekać zbyt długo. Anything in here? Nope, no more ghostly... I was gonna say ghostly spirits, that's kind of redundant. No more spirits to talk to. Niech to się wreszcie skończy. Well, according to the map, there's one below me. Down this one. Yeah, which one did I miss? Who? That was the sound of a woman screaming. What the? What? Is that the ghostly spirit that I saw before? Am I bumping into the ghostly spirit woman? I see her barely. Do you see it right there? Like, right there. Look at right there. There's a tiny little bit of something that's visible. Right there. Watch when I unpause it. See that? Whoa! Now you can really see it. Look at that. Anyway, this game has the weirdest bugs sometimes. Down even more? Is it all the way in the basement? Right here? According to the map, it's right here. But there's nothing here. I don't get it. Alright, anyway, let's just go help the woman deliver her bones.
almost fell there. Whew. See if we can bump into the woman up here. There we go. Czy teraz mi pomożesz? Obiecałeś, że mnie tu nie zostawisz. Porozmawiam z Grahamem. Gdzie mogę go znaleźć? Mieszka w wiosce nad brzegiem jeziora. Ale co jeśli on zapomniał o mnie? Skoro cię kochał, na pewno będzie chciał ci pomóc. Mówił, że będzie mnie zawsze kochać. Idź do niego. Pośpiesz się, proszę. Judging by the distance, it looks like Graham is pretty close. Seriously? It was only three floors. I pressed space. You don't need clothes to survive a fall. I feel discriminated against. I think the game killed me because I wasn't wearing clothes, and it didn't approve. I'm really not happy about this. Okay, let's try that again, without falling, like, three stories. Let's just fall two. Falling a couple stories with a torch in your hand and no clothes on except underwear. Very, very safe. Super safe. Creepy bugs. Okay, where do we have to go? Right over there. Let's get our boat from here. Actually, I don't think that's the boat we took, but let's get a boat from there. Let's blow this joint before the rot fiends get us. God, I'm kind of stuck here. There we go. Yo, Graham. I saw you only had one boat. Here's another one. Chcę z tobą porozmawiać. Głuchyś, czy co? Mówiłem, że... Kim jesteś? Byłem na wyspie i wiem, co się tam wydarzyło. Czego ode mnie chcesz? Przychodzę w sprawie Annabel. Annabel? A co ty możesz o niej wiedzieć? Rozmawiałem z nią. Annabel nie żyje. Wypiła truciznę, a ja nie umiałem jej uratować. Kochałeś ją? Do szaleństwa. Byłem tak zakochany, że wierzyłem, że nam się uda i będziemy razem. Oczywiście jej ojciec nie chciał o niczym słyszeć. Jego córka i zwykły cham. Opowiedz mi, co się stało na kłomnicy. Jeżeli koniecznie musisz to wiedzieć, to... Miłko, Ziembosz i Falik skrzyknęli co silniejszych chłopów, żeby popłynąć na wyspę. Chcieli odebrać dziedzicowi co nasze, a wiedzieli, że mnie służba w wieży otworzy bramę, bo sprzedawałem im ryby. Zmusili cię, żebyś poszedł z nimi? Nie. Myślałem, że to szansa dla mnie i Annabel. Że uciekniemy razem, ale...
Wszystko wymknęło się spod kontroli. Nasi zaczęli mordować, chcieli zgwałcić Annabelle. I wtedy się otruła. To na pewno ten mag dał jej truciznę. Uciekłem z wieży, krzycząc, że chcę umrzeć. Żeby ich wszyscy diabli. Nie każ mi o tym mówić. Powiedziałeś, że kiedy uciekałeś z wyspy, coś krzyczałeś. Jakie dokładnie były twoje słowa? Ja... nie pamiętam. Chciałem, żeby zapłacili za to, co jej zrobili. Jeśli ich przekląłeś, twoje słowa mogły być źródłem klątwy. Kłomnica to miejsce o potężnej magicznej aurze, którą mogą aktywować silne emocje i zła wola. To przez nich się otruło. Annabelle się nie otruła. Eliksir, który wypiła, był silnym środkiem nasennym. W ten sposób czarodziej chciał ją ochronić. Wszyscy mieli myśleć, że umarła. Ale to znaczy, czy ona... Powiedziałeś, że z nią rozmawiałeś? Rozmawiałem z jej duchem. Kiedy się obudziła, w wieży zostały już tylko stygnące trupy i szczury. Pożarły ją żywcem. Czyli ona wtedy ciągle żyła? Ale nie, to niemożliwe. Była całkiem zimna jak trup. Potrząsnąłem nią, błagałem, żeby otworzyła oczy. Nie wierzyłem. Annabelle wciąż cię potrzebuje. Jej dusza nie zazna spokoju, jeśli jej nie pomożesz. Ale co ja mogę zrobić? Jest już za późno. Musisz pochować jej kości. Annabelle powinien pożegnać ktoś, kto ją kochał. Tylko tak można odczynić klątwę ciążącą na kłomnicy. To są jej kości? Tak. Daj mi je i zostaw mnie samego. Looks like we're done. Gotta go back to Kira. Let's finish up this quest. Okay, I think she might have been tricking us or something. What just happened? Annabelle nie była zwykłym duchem, tylko honorową dziewicą, a teraz jest na wolności. Oh my god, look at all these rats. I lifted the curse! Yeah! Wow, that's a lot of rats. Obrazek jakiejś dziewczyny i wiązanki kwiatów. To wygląda jak mała kapliczka. Let's just not tell Kira about that part. Yeah. Let's just not. Did I get a quest for that, by the way, or was I just, like, done? I guess it's just done. Okay. Hey! My good deed done for the day. Geralt, już prawie zdążyłam się za tobą stęsknić. Opowiedz mi coś więcej o czarodzieju z wyspy. Byliście przyjaciółmi? Nie sądziłam, że aż tak interesuje cię moje życie prywatne. Chodzi mi raczej o to, co łączyło was na gruncie zawodowym.
Pod tym względem niewiele mieliśmy wspólnego. Aleksander był jednym z tych nerwowych, wiecznie niewyspanych eksperymentatorów, którym do szczęścia wystarczy samotna wieża i zestaw retort. Udało mi się zdjąć klątwę z wyspy. I dopiero teraz mi o tym mówisz? Przecież dałam ci ksenoglos. No więc co było źródłem klątwy? Zły urok był zogniskowany na duchu Anabel, córki dziedzica. Aby uwolnić ją i całą wyspę, potrzebowałem pomocy Grahama, ukochanego Anabel. Czyli wszystko dobrze się skończyło? Cóż, klątwa została zdjęta, a dusza Anabel uwolniona. Ale okazało się, że jest morową dziewicą, a Graham nie żyje. I ty się nie zorientowałeś? No nic. Najważniejsze, że udało się odczarować kłamnicę. Dobra robota. Zastanawia mnie jedna rzecz. Co takiego? Anabel powiedziała, że Aleksander prowadził badania nad chorobami. Padła też nazwa Katriona. Wiedziałeś o tym? Całe środowisko czarodziejów o tym wiedziało. Aleksander był znanym epidemiologiem. Zawsze żałowałam, że nie mam dostępu do jego notatek, ale zazdrośnie ich strzegł. Powiedz, co masz zamiar zrobić z kagankiem? Tak jak mówiłam, możesz go zatrzymać. Mnie chyba nie będzie już potrzebny, skoro wyspa jest wolna od klątwy. Trochę żałuję, że nie wybrałam się tam z tobą, ale może teraz uda nam się nadrobić stracony czas. No, I don't think we can make up for that lost time now. Nah. No cóż, na mnie pora. A może mógłbyś jeszcze zostać? Jest jeszcze jedna mała przysługa, którą mógłbyś mi wyświadczyć. O co chodzi? Zamówiłam w Nowigradzie kilka rzadkich odczynników. Kupiec miał być u mnie wczoraj, ale nie ma go do tej pory. Mógłbyś sprawdzić, co się stało? Naprawdę zależy mi na tej przesyłce. That's actually not what I was expecting. Okay, sure. Czemu nie? Jeśli jechał z Nowigradu, to musiał mijać konary. Sprawdzę w okolicy. Dzięki, będę bardzo wdzięczna. All right, well, I think this is a pretty good place to end the episode. The journey of Polish Geralt. The journey of the almost naked Polish Geralt has come to an end. Next episode, I'm going to switch it back to English, spend my skill point that I just got from leveling up, and it looks like she sells stuff as well. I'm assuming alchemical ingredients, so I'm going to take a look at the stuff I can make, and see if I can buy the right stuff to maybe make some of those enhanced oils. So, I hope you've enjoyed so far, and I'll be back soon.